Trwają ostatnie przygotowania do imprezy rowerowo-biegowej Patrol Graniczny 3. Wydarzenie odbędzie się 7 maja w Opawie. Trzecia edycja imprezy odbędzie się na pograniczu polsko-czeskim. Jesteśmy w takim teraz ciągu, jeżeli chodzi o działania. Mamy wszystkie już pozwolenia, jeżeli chodzi o wykorzystanie dróg na terenie Polski. Jeszcze dopracowujemy stronę czeską. Ja przypomnę, że w tym roku zmieniliśmy trasę dłuższą. Trasa dłuższa miała 50 lub 53 km, bo to był okres pandemiczny, więc na stronę czeską w drugiej edycji nie mogliśmy wkraczać. A w tym roku ten dłuższy dystans będzie miał 70 km, natomiast krótszy dystans pozostaje taki, jaki był do tej pory, czyli 20 km. Dodam jeszcze, bo wiele takich pytań jest na Facebooku, że po stronie polskiej nie zmienia się nic absolutnie, trasy są takie same, wydłuża się tylko pętla po stronie czeskiej. Najdłuższa trasa będzie miała 70 km długości. Trasa dłuższa około 8 km jest bez zmian, czyli do granicy z Czechami, do Różowego Palauczka i potem po czeskiej stronie, po przebiegnięciu lub przejechaniu na rowerze około kilometra, odbijamy w kierunku Szpiczaka. Trudno mi teraz tutaj powiedzieć po nazewnictwie, jak ta trasa będzie wyglądała, ale ta trasa jest już umieszczona na Facebooku. Po kilometrze odbijamy w lewą stronę na skrzyżowaniu, robimy pętlę 17-kilometrową i wracamy do trasy takiej, jak biegła w poprzednich edycjach. Trasa będzie oznakowana podobnie jak w ubiegłych latach. To będą duże, prostokątne, niebieskie znaki z białymi strzałkami. Dodatkowo będą oznakowania na farbą fluorescencyjną, także myślę, że nikt się nie zgubi. Traki już są wrzucone, tak jak wspomniałem, na Facebooku, także kto chce, może sobie ściągnąć na swoje urządzenia. Biuro zawodów czynne będzie przez 2 dni, 6 i 7 maja. Pierwsi zawodnicy na trasę wyruszą w sobotę 7 maja w godzinach porannych. Same zawody odbywają się w sobotę 7 maja, natomiast biuro zawodów otwieramy już 6 maja w piątek o godzinie 16. To biuro będzie czynne od 16 do godziny 20. Natomiast 7 maja będzie otwarte od godziny 4 rano, dlatego że pierwszy start jest zawodników, którzy będą biegli na dystansie 70 km o godzinie 5 rano. Kolejny start zawodników biegnących na 20 km jest o godzinie 8 rano. I w późniejszych godzinach jest start najpierw zawodników na 70 km na rowerkach MTB i godzinę później zawodników na 20 km. Zachęcam osoby, które mieszkają w pobliżu, w gminie Lubawka, Kamienna Góra, w okolicy, aby te pakiety startowe odbierać już w piątek, dlatego że przed samymi zawodami dajmy czas, możliwość odebrania osobom, które przyjadą z większych odległości, a przyjeżdżają zawodnicy z całej Polski, nie tylko. Uczestnicy imprezy otrzymają pamiątkowe medale. W tym roku medal nie będzie drewniany, odlewany, taki w kształcie granic administracyjnych gminy Lubawka. Zapisy internetowe zostały już zamknięte. Jednak osoby, które zdecydują się na udział w imprezie, mogą zgłosić się osobiście 6 i 7 maja. Limit zawodników, którzy mogli się zarejestrować poprzez formę elektroniczną na stronach Daty Sport, wyczerpał się już 2 tygodnie od momentu po rozpoczęciu tych zapisów. Ale każdy zawodnik, który przyjedzie w piątek lub w sobotę przed zawodami, bez problemu będzie mógł się zarejestrować, zapisać i wystartować. Gdyby nawet nam zabrakło, a wydaje mi się, że nie, gdyby nawet nam zabrakło medali, dorobimy, prześlemy, nie ma najmniejszego problemu. Organizatorem imprezy jest gmina Lubawka. Wydarzenie nie mogłoby się odbyć bez pomocy i zaangażowania mieszkańców Opawy. Jest bardzo duże zaangażowanie mieszkańców Opawy, samej Opawy. Nawet sam fakt tego pomysłu, żeby zrobić patrol graniczny ze startem i metą właśnie w Opawie, takim głównym jakby motorem napędowym było to, że właśnie tam są bardzo mocno zaangażowani ludzie w działalność społeczną. Udzielają swoich prywatnych pól na parkingi, bo te parkingi są potrzebne. Przy 500 zawodnikach tych samochodów jest bardzo dużo, a wioska jest niewielka. Mieszkańcy Opawy, a właściwie mieszkanki, robią te posiłki, które są każdego roku chwalone. W tym roku zgodnie z sugestiami zawodników będziemy mieli też posiłki wegetariańskie.
Mieszkańcy pomagają, no właściwie na każdym, w każdym elemencie pomagają nam przy przygotowaniu tych zawodów, oznakowaniu trasy, przygotowaniu samego terenu. Także tu wielkie podziękowania właśnie również, szczególnie dla mieszkańców Opawy.